Pani sklepikowa. Tak. Czy będą lody ekipy? Nauczycie się języka angielskiego, jeśli będziecie mieli trochę chęci się uczyć. Dowiecie się pewnych rzeczy o Panu Bogu. Oglądacie sobie świetne filmiki, które będę dla Was prowadził przez ten cały tydzień. Tak jak to lubicie. Jesteście młodzi, jesteście energiczni, kochacie ekipę i takie rzeczy. My Wam też stworzymy ekipę lepszą niż te wszystkie w internecie. Czy będą lody ekipy? I dlaczego nie ma lodów ekipy? Bardzo długo się starałam, jeździłam, szukałam. Niestety okazało się, że dostawca Igloland nie jest w stanie tego załatwić na ten obóz. Ekipa, moi drodzy, tylko u nas w sklepiku. Zapy ekipy. Polecasz? Nie ma. Nie. Co Ci się najbardziej podoba do tej pory? Sklepik. Bardzo mi się podobają te zabawy wodne. Mi też. Bo one są takie, jest tutaj tak dużo emocji, że wszyscy dopingują sobie nawzajem i to jest właśnie fajne. Mi się bardzo podobają robótki, bo zrobiłam sobie taki wieloczek. No ja też sobie zrobiłam. Jakie zabawy na dzisiaj są przygotowane? Wodne. Boisz się? Trochę. Oj, ja będę zaraz cała mokra. I co, ile razy? Pięć. Nie. Pięć. Cieszycie się, że możecie w wujka rzucać? Słuchajcie, jeżeli jesteście trafieni, to idziecie do cienia tam. Co? Jak emocje? No dobre! Czerwoni, jaką macie strategię? Biec na końcu. Bardzo dobrą. Jakaś strategia, jakiś plan? Wygramy! Moja strategia to jest... Ludzie wygrają! Biegnąć i skakać i wszystkiego unikać. Dobra, biegniecie. Tu większe emocje wśród liderów niż wśród piłkarzy, z tego co widzę. Ej, nie grzeb w kapsach! Dobrze lecisz! Lecisz tym! Dawaj! Nigdo! Dawaj! Jak pan się czuje po dzisiejszych zabawach? Wypompowany jak te balony tam. Możecie go wesprzeć w ten sposób, że będziecie po prostu go słuchać i nie będziecie krzyczeć, jak wam tłumaczy zasady.
Bo jak tak dalej pójdzie, to on do jutra nie pociągnie. Nie było dramy. Jeszcze. Czekamy na jakąś dramę. Specjalnie dla was tutaj się dowiemy plotki, plodeczki obozowe. Pojawiły się już jakieś obozowe miłości. Ja musiałam udawać Sasiom do 13, że jesteśmy razem. Udawać? Nie udawać, tylko byliście. Zosia ma za zadanie powiedzieć, że go kocha i ma z niej pójść na bal. Ma swojego chłopaka. A ona tak do nasza i chcieliśmy to nagrać, ale nie mieliśmy telefonów. I braziła na niego, bo nie chce iść na balu z nim. Ktoś czuje, że to się skończy we friendzonie. Ja wiem, co mówię. Aha, a ja powiedziałam Olkowi, że mu kupię dwa lody, jeśli pójdzie z właśnie na bal. Do kamery. Czyli do nas na proteczki. Just saying, hopes and bad.